Gościem kultowych rozmów jest Wojciech Orliński, dziennikarz piszący o zjawiskach związanych z kulturą masową, autor książek o Stanisławie Lemie, relacji z podróży po Stanach Zjednoczonych, publikuje opowiadania science fiction, prowadzi bloga. Właśnie ukazała się jego najnowsza książka Internet, czas się bać. Pisze pan o filmach, pisze pan o książkach, pisze pan o internecie. Kim pan jest z wykształcenia, panie Wojtku? Oj, to trochę się bałem tego pytania. Znaczy, z wykształcenia jestem chemikiem, więc no, tak naprawdę moja specjalność to jest właściwie, znaczy zupełnie moja specjalność to jest analiza ciężkich metali, więc jak się tak powie po angielsku heavy metal analysis, to czasami jestem w zawodzie, jak piszę coś o jakiejś ciężkiej płycie. Co należy studiować, żeby być dobrym dziennikarzem, bo to jest taki wymarzony zawód? No właśnie, nie rozumiem, jak on może być wymarzony. Ja wszystkim młodym ludziom mówię, żeby uciekali, no bo ten zawód jest w fazie zwijania. Dlaczego w trakcie zwijania nie będzie dziennikarstwa? Taki dominujący model biznesowy, który powstał w internecie, czyli darmowość w zamian za inwigilację, bo mniej więcej tak wygląda darmowość wszystkich tych usług, które wydaje się, że się nic nie płaci. No to wygrał. Nie, ja tego nie rozumiem. W każdym, przy każdej stronie internetowej, gdzie się rejestrujemy, istnieje coś takiego jak polityka prywatności. O jakiej inwigilacji pan mówi? No istnieje, no więc zacznijmy od tego, że ona istnieje i jest wymagana przez prawo Unii Europejskiej, ale jednocześnie, kiedy Unia Europejska wprowadziła takie prawo, to było prawie 20 lat temu, to Amerykanie, którzy bardzo chcieli, żeby ich firmy się rozwijały, no wymusiły siłą, bo tak to trzeba nazwać. Przyjęto takie zasady współpracy polegające na tym, że rzeczywiście europejskie firmy muszą się jakoś tam liczyć z tym przetwarzaniem tych danych osobowych, natomiast amerykańskie wystarczy, że powiedzą, że respektujemy prywatność, nie wiadomo, nie da się tego sprawdzić, nie da się skontrolować, trzeba im wierzyć na słowo. Różne próby sprawdzenia, jak to wygląda naprawdę, prowadzą do wniosku, że to jest ściema. No przede wszystkim nawet wielu amerykańskim stronom się nie chce w ogóle nadpisać tej polityki prywatności, bo już nawet im się nie chce bawić w tą maskaradę, nic im za to nie grozi, za łamanie unijnego prawa, więc niestety akurat te największe, najważniejsze, czołowe serwisy, od których zależy najwięcej, bo w nich mamy najwięcej danych, w nich robimy wszystkie wyszukiwania, w nich mamy nasze społecznościowe wszystkie funkcje, to są akurat firmy, które tak naprawdę nic nam nie gwarantują. No dobrze, ale w takim razie kto kogo inwigiluje i po co? Na samym początku jesteśmy zadowoleni z tego, że wyszukiwarka na przykład zaczyna za nas myśleć, czyli lepiej wie, co my chcieliśmy wpisać, a znaczy rozumie różnicę między tym, co wpisaliśmy, a co chcieliśmy wpisać i za nas dopełnia nasze błędy. To bywa urocze. Tak samo w serwisach społecznościowych to coś, że ten serwis zaczyna za nas decydować, co nam pokazać, a co nie, bo już do niego dociera, że pewnych rzeczy nie chcemy oglądać. Wie pan, co jest zastanawiające, że jeśli się rejestrujemy w nowym serwisie społecznościowym, to tam pojawia się takie hasło zaproś swoich znajomych. Ja się zawsze dziwię, skąd oni moich znajomych znają. Tak, jeszcze tak. Się nie zapisałem, a już znają. Tak, i właśnie to jest taki moment, w którym możemy zobaczyć, jak dużo ten system już o nas wie. No wie o tym z różnych powodów, przede wszystkim ci znajomi mogli to powiedzieć temu systemowi, ale to nie tylko to. Znaczy, na każdej stronie, jak się włączy nakładkę na przeglądarkę, która ma łapać te ciasteczka śledzące, które patrzą, gdzie my chodzimy w tym internecie, no to ona nam pokazuje liczbę, ile tych ciasteczek ubiła na danej stronie. To jest często kilkanaście czy 20 parę. Większość tych stron tak zwanych darmowych właśnie jednocześnie zapisuje, że to jest ta osoba, która przed chwilą była na tamtej stronie, a teraz będzie na tamtej stronie. I różne firmy obracają taką historią naszego bycia w internecie, czasami w ogóle na przestrzeni 10 lat. No ale z tego, co pan mówi, wynika, że to jest dla naszego dobra, bo jeśli podsuwają nam propozycje, które dla nas są bardziej interesujące, jeśli wyświetlają nam reklamy, z których chętniej skorzystamy, no to chyba nam ułatwiają życie. To prawda, tylko oczywiście zaraz za inwigilacją właśnie tą prywatną, komercyjną idzie niekomercyjna inwigilacja różnych właśnie tajnych służb, które przy tej okazji już niekoniecznie muszą działać dla naszego dobra. Czyli wielki brat? No, cała kupa wielkich braci, że zacytuję przewrotnie Rafała Ziemkiewicza, to znaczy po prostu to nie jest nawet jeden wielki brat. Ale czy w internecie są nadal państwa, czy są korporacje? To znaczy, czy żeby było lepiej, to te nowe ustawy muszą zmusić, powiedzmy, Stany Zjednoczone czy konkretne kraje, czy też konkretne wielkie przedsiębiorstwa, korporacje, które są
ogólnoświatowe, jak Google na przykład, Facebook? No niby są ogólnoświatowe, ale jednak choćby ze względów podatkowych one jednak muszą mieć, zawsze się potem okazuje, że na przykład właśnie te firmy, które wymieniliśmy, muszą mieć siedzibę właśnie na przykład w Irlandii, czy na przykład na Bahamach, z powodów właśnie podatkowych, czyli kiedy przechodzi na taki praktyczny opis działania tej firmy, to się okazuje, że ona ma bardzo konkretną siedzibę. Chyba już w ogóle nie ma tak, że były dwa takie same państwa, w których dokładnie to samo jest na YouTubie do wyświetlenia, to znaczy to się wyczuwa, kiedy się ma na Facebooku znajomych za granicą, że oni właśnie wrzucają jakiś fajny film w ich przekonaniu dostępny dla wszystkich bez YouTube, a potem się okazuje, że w Niemczech tego nie można zobaczyć, że w Polsce tego nie można zobaczyć. Za szybko daliśmy to sobie mówić, że tam już te granice i państwowe przepisy nie obowiązują. Wydaje mi się właśnie, że należy zawalczyć o to, żeby pewne rzeczy zawalczyć w polskim prawie, pewne rzeczy w unijnym, no i właśnie we współpracy międzynarodowej. A ja chcę pana namówić, żeby pan pozytywniej spojrzał na internet. Proszę popatrzeć, zaczęliśmy rozmowę o dziennikarstwie. Ile nowych miejsc pracy dla dziennikarzy jest? No ale... Ilu ludzi znajdzie pracę dzięki internetowi? No tak, ale to będzie praca bezpłatna albo bardzo źle płatna. Bez względu na to, czy jesteśmy jako pracownik, który szuka pracy, czy jako pożyczkobiorca, który chce wziąć pożyczkę w banku, czy jako potencjalny kierowca, który chce sobie nabyć nowy samochód, zawsze jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, że osoba po drugiej stronie jakiegoś biurka, która z nami negocjuje nasze zarobki, negocjuje warunki tego kredytu i tak dalej, wie więcej od nas, a więc zna ten nasz największy sekret, jakim jest, no do jakiego poziomu my jeszcze będziemy negocjować, po jakim już wyjdziemy, bo to nie ma sensu za tą sumę. On to wie o nas, my tego nie wiemy o nich. I to jest, ta asymetryczna sytuacja się objawia, no czasami się objawia takimi spektakularnymi przykładami, jak to, że już w ogóle nie ma tak, żeby dwóm osobom pokazali te same ceny biletów lotniczych. Na przykład, to znaczy po prostu, jak dla pana to 1100, jak dla pana to 1500, bo my wiemy, że pan tyle zapłaci. No, znaczy to... Nie rozumiem. A skąd oni wiedzą, że ja mogę więcej zapłacić, czy no, mniej? Już, znaczy biegają po internecie takie screenshoty, które ludzie brali, że im pokazało inną cenę po wyczyszczeniu ciasteczek, a inną, no z historii poprzednich zakupów. Opłaca się poprosić kolegę, o którym wiemy, że jest skąpy i że umie się targować, tak, żeby kupił nam bilet na samolot. Teoretycznie, ale... Ze swojego komputera. Ale praktycznie problem każdego człowieka jest taki, że to, co robimy, jednak jest statystycznie powtarzalne. Więc po jakimś czasie oni już będą wiedzieli, o, to znowu ten kumpel. Że to mój kolega i że on mi kupuje bilet. Znowu Raczek poprosił kumpla, żeby dajcie mu cenę jak dla Raczka. Na samym końcu jesteśmy systematycznie, my jako większość obywateli, na przegranej pozycji z tymi kilkoma największymi firmami, które czy występują jako bank, które nam daje kredyt, czy występują jako pracodawca, czy występują jako wyszukiwarka. Po prostu strasznie dużo o nas wiedzą i potrafią to wykorzystać. Ja mam dla pana pomysł, jak pan będzie gdzieś zakładał sobie profil w nowym społecznościowym portalu, to może pan jako nick wybrać sobie hasło Kassander, bo pan jest jak Kassandra, która cały czas coś złego nam wieści z internetu. No tak, ale i tak ten system będzie wiedział, oho, Orliński sobie założył nowego nicka, bo założyć tak zupełnie nowego, żeby ten system o tym nie wiedział, to nie jest takie proste, wbrew pozorom. W internecie wszystko zostawia ślad, więc dopóki czytamy papierową gazetę czy papierową książkę, jesteśmy absolutnie do wytropienia, możemy czytać w tajemnicy. No i ja jeszcze pamiętam, jakie to miało znaczenie w latach 80., kiedy istniał system, który zabraniał czytać różnych książek, jednak tego nie mógł wytropić, że ja sobie gdzieś tam siedzę i pod ławką czytam tego Orwella obłożonego w Trybunę Ludu, czyli właśnie doskonałe maskujące zastosowanie jednak właśnie gazety. Znaczy wtedy to było możliwe, teraz to już jest niemożliwe, znaczy nadal jest to możliwe, dopóki to jest papier, ale kiedy już coś czytamy na tych wszystkich tabletach, czy Kindlach, czy iPadach i tak dalej, to już zostawiamy w systemie, że czytał to i to, do tej sceny wrócił kilka razy, tu zostawił zakładkę, tutaj, a w ogóle nie dojechał do 250 strony, bo go znudziło na przykład. A nie chodzi panu czasem o to, że dawniej dostęp do wszystkich informacji mieli tylko wybrani, bo potrafili sobie na przykład dziennikarze zorganizować doskonałą dokumentację i czerpać informacje przekazywane później w pisanych przez siebie artykułach, a dzisiaj są w gorszej sytuacji, bo każdy ma dostęp do tych samych informacji w internecie? W pewnym sensie, a jednak od tego, co już mamy w głowie, zależy to, jak umiemy się posługiwać tym internetem, czyli nadal, gdyby poprosić o, co możemy się dowiedzieć na jakiś temat, no dajmy na to, nie wiem, na temat historii, powiedzmy, polskiej husarii na przykład. No, osoba, która ma takie najprostsze możliwe podejście, znaczy taki tak zwany niski kapitał kulturowy, jak to się mówi, no to ona prawdopodobnie sprawdzi hasło z Wikipedii i na tym się skończy jakby jej umiejętność wyszukiwania. To nadal jest takie coś, że dlatego mnie to trochę przeraża w pomysłach takich modernizacyjnych polskiego rządu, że dajmy wszystkim szybki internet. Tym samym ludziom damy taki sam internet i znajdą zupełnie co innego w internecie. A no właśnie, no na przykład szukam informacji o katastrofie smoleńskiej. No tak, tak. I co? I chce pan powiedzieć,
powiedzieć, że w zależności od tego, jakie mam poglądy polityczne, to internet mi pokaże inne informacje? No, na tym między innymi właśnie polega problem właśnie oddzielania nas w takie jakby bąbelki, jak to jest taka właśnie pojęcie bąbla filtracyjnego, że ten system, wiedząc o tym, że ktoś ma prawicowe albo lewicowe poglądy, będzie mu pokazywał jak najwięcej informacji pasujących do tego światopoglądu. Czyli osoba, która głęboko wierzy w teorie spiskowe, ten system będzie wiedział, że on wierzył w kontrolowane wyburzenie World Trade Center, więc pokażmy mu wszystkie teorie teraz o Helu i tam sztucznych, czy jakichś tam innych dziwnych pułapkach w Smoleńsku. A ktoś inny ma racjonalny światopogląd, no to pokazują mu tylko ludzi, którzy z tego się śmieją, z takich teorii spiskowych. Co, no po pierwsze, na dalszą metę jest niebezpieczne, bo każdy człowiek uważa, że mamy jednak taką podświadomość, że komputer nie kłamie, że jeżeli Google nam coś pokazał, to musi być prawdą. Oczywiście tak nie jest. A po drugie, mamy taki w związku z tym odruch, że po prostu cały świat potwierdza moje poglądy. Wszyscy uważają tak jak ja, a więc to musi być prawda. I następny punkt jest taki, że jak to jest możliwe, że na przykład jakieś media nie podzielają moich poglądów. To znaczy, że to są jakieś spisku, są wszystko opłacane. Po prostu ten odruch, że wszyscy mają takie same poglądy jak ja, to jak to jest możliwe, że ktoś ma inne? Czyli to jest odwrotność tego, co McLuhan mówił, że jest globalna wioska i wszyscy są jednakowo dobrze poinformowani. On w XX wieku wieścił, że to będzie przyszłość środków elektronicznego, masowego komunikowania. A tymczasem pan chce powiedzieć, że internet prowincji analizuje nas. Ja powołam się tutaj na autorytet naszego wspólnego znajomego świętej pamięci Krzysztofa Teodora Teplica, który jednak uważa McLuhana troszeczkę za szarlatana. Akurat ta globalna wioska to jest dobry przykład. To się nigdy nie stało. W ogóle to poszło w zupełnie inną stronę. Jak włączymy właśnie w polskim internecie nasze portale informacyjne, nie dostaniemy przeglądu informacji o całym świecie. Prawie nic nie dostaniemy o Afryce, prawie nic nie dostaniemy o Ameryce Łacińskiej. Zależy, jaki wybierzemy adres internetowy, jeśli włączy pan sobie światowe przeglądanie. No, właśnie, a nie polskich źródeł. No tak, ale wtedy już będę musiał, ale wtedy już będzie ta pierwsza bariera, że część ludzi w ogóle nawet nie wie o tym, że to, co dostaje w języku polskim. No tak. W ogóle bardzo banalny przykład, a też niewielu ludzi to robi, to jest porównanie jakości haseł właśnie na tej nieszczęsnej Wikipedii, która dla wszystkich jest autorytetem, a już samo zobaczenie, jak o ile więcej informacji o wszystkim jest w angielskiej wersji niż w polskiej, to już jest doświadczenie. Zawsze porównuję kilka wersji. Ale właśnie nie każdy to robi. Właśnie tak nie każdy jak ma Zygmunt Kałużyński, który nauczył mnie, że trzeba porównywać różne przekłady Biblii, bo w każdym przekładzie jest coś innego. No właśnie. I już właśnie ten odruch takiej postawy nieufności, że należy sprawdzić kilka, nie każdy tylko, go ma. To było zawsze, bo jeśli Kałużyński to odkrył na przekładach Biblii, to znaczy, że zawsze się różniliśmy no i na przykład przekłady powodowały, że w różnych krajach ludzie różne rzeczy inne podkładali pod te same hasła. W dobrze zaopatrzonej bibliotece można było porównać, no banalny przykład, jako ten samym amerykańska encyklopedia i radziecka, oczywiście, że inaczej, ale angielska i francuska, brytyjska i francuska też będą inaczej pisały, bo inny będzie rozkład, kto jest bohaterem, kto łotrem w historii i tak dalej, nawet między zaprzyjaźnionymi sojuszniczymi państwami demokratycznymi, przecież nigdy nie było pełnego konsensusu. Mówi pan, że internet to jest taka iluzja, że wszystko jest łatwo dostępne i za darmo, ale płacimy za to zgodą na inwigilację. No dobrze, a jeśli coś nie jest tak łatwo dostępne i musimy za dostęp dopłacić, to co wtedy jesteśmy bezpieczniejsi? No pewnie, że ucieczki przed inwigilacją w internecie w ogóle nie ma. I to jest nawiasem mówiąc zabawne, że gdyby tą sieć od początku planowano z myślą o ochronie prywatności użytkowników, to można było zrobić. Ba, to do dzisiaj jest technicznie możliwe, żeby go tak przerobić. To znaczy, teoretycznie można snuć plany właśnie sieci, w której wszystko, co przepływa przez nią, byłoby od węzła do węzła, po prostu od końca do końca wyłącznie szyfrowane. Dałoby się to dzisiaj technicznie zrobić. Natomiast no 20 lat temu zapadły decyzje, że to pójdzie w inną stronę, że to nie będzie tak wyglądało. I oczywiście te decyzje, staram się w swojej książce pokazać historię tego, jak układano ład tego internetu. I to no nie ulega wątpliwości, to się da historycznie pokazać, że jednak rząd amerykański mówi, że chcielibyśmy, żeby to tak wyglądało i chcielibyśmy, żeby nie było tego szyfrowania i żeby nie było za mocne. A jak już jest, to nie za mocne i tak dalej. I tak na różnych momentach, gdzie mogli pociągnąć za swoje sznurki w tą stronę, tak ciągnęli. No i wylądowaliśmy z takim modelem. Można by od niego odejść i może tego dożyjemy, nie wiem. Pisze pan o tym w swojej książce pod tytułem Internet, czas się bać. I rzeczywiście
tylko bać? Nie widzi pan niczego dobrego? No zaraz, właśnie najgorsze jest to coś, że jestem takim urodzonym pesymistą, że jak nawet powiem coś optymistycznego, to potem wszyscy mówią, że o, jakie to jest strasznie pesymistyczne. Więc no tytuł jest jednoznaczny. Właśnie jest jednoznaczny, jest czas się bać, a nie już za późno, żeby się bać. No to ciągle jeszcze coś można naprawić. Tak mi się wydawało. Mi się wydawało, że ten tytuł jest taki, że no, może jeszcze coś można zmienić. Jakby już było beznadziejne, to już nie ma się co bać, tylko bo już za późno, żeby Czyli się bać. Czyli zachęca pan do buntu. Ja myślę, że ma pan w sobie odrobinę anarchisty, ponieważ przeczytałem gdzieś, że powiedział pan, że najbardziej dziennikarstwo takie swoje najlepsze dokonania miało wtedy, kiedy działało przeciwko swoim szefom. No, dając na przykład Washington Post. Nie wiem, co na to powiedzą moi szefowie, ale rzeczywiście tak to wygląda. No, jak ujawnienie afery Watergate dla Washington Post biznesowo jakby no, nie miało sensu, ponieważ no była ten słynny cytat właśnie z prezydenta Nixona, co on zrobi tej właścicielce tego wydawnictwa. Przepuszczę jej cycki przez wyrzymaczkę. Koniec cytatu. To nie ja, to prezydent Nixon. Ale jakoś Washington Post nie zniknął z tego powodu. Z kolei londyński Times ujawnił sprawę talidomidu. Talidomid to lekarstwo. Lek, który miał eliminować dolegliwości ciążowe, ale kiedy już wiadomo było na kontynencie, że to jest szkodliwe i wycofano go wszędzie, on nadal był sprzedawany w Wielkiej Brytanii. Times ujawnił tę sprawę, podpadając producentowi tego. Bo taki konglomerat, on do dzisiaj istnieje. Zajmował się między innymi lekami sprzedawanymi bez recepty, ale też na przykład różnymi napojami. To było takie coś, że jak się upijemy najpopularniejszym ginem, najpopularniejszym piwem, wolę już nie wymieniać tych nazw tutaj z ostrożności procesowej, to potem jeszcze sobie kaca wyleczymy aspiryną od tego koncernu. No i ten koncern ogłosił bojkot reklamowy i zaprosił wszystkie swoje zaprzyjaźnione firmy, więc z Timesa zniknęły naprawdę reklamy, takie dobrze płatne reklamy na całą stronę najpopularniejsze. I to no też dobrze, ale to przecież prawo było po stronie Timesa i sprawa była oczywista. To, co ci wszyscy, których koncern zaprosił, uważali, że to jest w porządku, bojkotować gazetę, która powiedziała prawdę? No, jest taki dowcip, który mam nadzieję, że wszyscy już znają, także nie będę go opowiadał z puentą. Sorry, Winnetu, biznes is biznes. No i no nie będziemy się reklamowali o gazety, która pisze o nas takie złe rzeczy. No to tak to działa w kapitalizmie i to działa do dzisiaj. To kto dzisiaj nami rządzi? Rządy czy wielkie firmy? Papierkiem lakmusowym będzie dla mnie historia rozporządzenia o ochronie prywatności, która miało powstać w Parlamencie Europejskim. Już wiadomo, że nie powstanie w tej kadencji. Znaczy, jak się uda przeprowadzić to rozporządzenie, to nagle europejskie rządy będą silniejsze nawet wobec firm amerykańskich, bo na zasadzie właśnie, tak jak wspomnianego przysłowia sorry, Winnetu, biznes is biznes. I kiedy Komisja Europejska będzie mogła nałożyć na przykład na te firmy społecznościowe wreszcie gigantyczną karę, tak jak kiedyś nałożyła na Microsoft, za właśnie łamanie europejskiego prawa prywatności, no to nagle będzie zupełnie stolik się odwróci, kto inny tu będzie rządził. I oczywiście lobbyści tych firm robili wszystko, żeby to storpedować, żeby nie doszło do przyjęcia tego rozporządzenia. Im się to rzeczywiście udało w poprzedniej kadencji i teraz będą nowe wybory do Europarlamentu i to jest ciekawe pytanie, czy to się uda w tej kadencji, czy nie. No, jak się uda, to będę już mógł pisać sequel do książki, być może, że już się nie ma czego bać na przykład. Może aż tak dobrze będzie. W każdym razie dopiero się dowiemy. No to teraz proszę nam zdradzić, co pan robi, wiedząc to wszystko, co pan wie i o czym pan napisał książkę, że czas się bać internetu. Jak pan postępuje w życiu? Jak pan używa swojego telefonu, smartfonu, komputera, tabletu? Jak pan korzysta z internetu, żeby być bezpieczniejszy? Bardzo lubię metaforę, którą zresztą, znaczy nie ja wymyśliłem, tylko ukradłem z takiego specjalisty od bezpieczeństwa internetowego, Bruce'a Schneiera, że należy patrzeć na to wszystko jak na społeczeństwo feudalne. Mówimy czasami o społeczeństwie obywatelskim na Facebooku i tak dalej, co jest błędne. Tam nie jesteśmy obywatelami, tam mamy status prawny po prostu zbliżony do murzyka w jakimś takim absolutyzmie. Może nie aż tak źle, ale generalnie należy pamiętać, że w ogóle jesteśmy cofnięci w ogóle o kilkaset lat w naszych prawach. Nie mamy domniemania niewinności, nie mamy wolności słowa, nie mamy prawa zrzeszeń, a raczej... A demokracji nie mamy też. Oczywiście, że też nie. Tam wszystko to nam niestety zabrano. To wszystko mamy, póki chodzimy po ulicy, takiej prawdziwej, a nie po alejce w centrum handlowym. To wszystko mamy, dopóki czytamy papierowe książki, papierowe gazety i tak dalej. Tam nikt nam nie może zabronić czytania książki, tam nikt nam nie może zabronić tego spaceru. Ale już jak wchodzimy na teren prywatny, czy on dotyczy właśnie takiej konkretnej firmy, która zarządza właśnie centrum handlowym, czy to metaforycznie, jak wchodzimy na prywatny teren rządzony przez jakąś korporację w internecie, no tam już mamy tylko takie prawa, jakie nam
łaskawie da ta firma. W związku z tym, trzymając się tej metafory, proponuję właśnie podejście takie właśnie przypominające łotrzykowskie czy sowizdrzalskie opowieści właśnie ze średniowiecza, bo przecież z tego, że ktoś żyje w monarchii absolutnej, jeszcze nie wynika, że nie może jak jakiś Robin Hood, czy Wilhelm Tell, czy Dyl Sowizdrzał, czy nawet dobry wojak Szwej, który żył w upadającej monarchii najjaśniejszego pana, że trzeba po prostu pamiętać, że tu nie mamy tych praw, ale możemy swoje zrobić. Czyli co, pisać fałszywe dane, trochę czasami oszukiwać, Tak. Znaczy oni z nami, tak niestety ogólne grać podejście, grać tak, jak oni z nami. No, przyjąć te warunki tej gry. Jeżeli jesteśmy zredukowani do tych feudalnych chłopów pańszczyźnianych, no to sięgnijmy po metody biernego oporu naszych przodków. Nie takie, żeby nas aż mieli za to spalić na stosie, czy tam łamać kołem, bo to też nam mogą zrobić, tam też są, podpadnięcie tym firmom może być niesłychanie bolesne. Opisuję historię tego, jak to w praktyce wygląda, kiedy jak bezradny jest człowiek, któremu na przykład Amazon uznał, że on narusza jakieś tam warunki używania swojego Kindle, więc mu zakazuje na zawsze używania w ogóle Kindla, bo może to zrobić. Czy to samo czyli, coś Facebook. Czyli czytnika do książek, który tak, sobie kupił. Tak. W zasadzie może wszystko, a ten człowiek, w sumie, nawet jeżeli się zarejestruje jako inna osoba, to nie będą wiedzieli, że ta osoba wróciła jako inna osoba. Tak samo oczywiście możemy podpaść innej firmie, która nas na zawsze zablokuje. To może nie jest aż łamanie kołem, może to jest, ale jest to odpowiednik takiej egzekucji właśnie. Ściąć go woła w pewnym momencie ten kapryśny monarcha i naprawdę go usuwają nas z tego zakątka cyberprzestrzeni, który należy do tej korporacji. Więc trzeba pamiętać o tym przede wszystkim, że grozi nam coś takiego i właśnie za bardzo się nie odsłaniać. Zmieniać tożsamość, wyrabiać fałszywe papiery, jak za okupację. może nie aż tak, ale właśnie już jak użyć już takiej metafory, takiej ładniejszej, no to wyobraźmy sobie właśnie, że gdzieś tam wędrujemy po tej Europie właśnie okresu wojen religijnych, jakiś XVII wiek i trzeba pamiętać, że na przykład jak wyjeżdżamy z tego Amsterdamu z protestancką Biblią w naszym bagażu, to lepiej nie jechać przez na przykład jakieś katolickie księstwa, tylko sobie tak zaplanować trasę, żeby była przez jakieś takie enklawy wolności, albo przynajmniej enklawy też protestanckie. To jest taka trochę metafora, ale nie do końca całkiem oderwana z tego. Rzeczywiście trzeba pamiętać, że tu nam pewne rzeczy wolno, tam nam pewne rzeczy nie wolno i tak sobie jakoś umiejętnie układać życie prześlizgiwania się przez te, unikając problemów. Czyli nie ma wolności w internecie. Absolutnie nie ma. Dziękuję za rozmowę.